Kontynuujemy pracę z detalami i teraz na pierwszy rzut ogień pójdzie trzon, tak więc aktywuję to narzędzie i zagęszczamy geometrię do 6 poziomu wraz z modyfikatorem wygładzanie. OK. A następnie potraktujemy ten element narzędziem ClayTube i w tym przypadku musimy oczywiście dopasować odpowiednie ustawienia naszego narzędzia. OK. I wprowadzamy po prostu takie pociągnięcia. Zwiększę troszeczkę średnicę. I zobaczę teraz. Tak więc automatycznie muszę obniżyć intensywność. Jeszcze bardziej. OK. I wprowadzamy poszczególne pociągnięcia. I właściwie w ten sam sposób będziemy postępować w odniesieniu do całego trzonu. Dobrze. I staramy się krzyżować poszczególne pociągnięcia. A następnie będziemy wykorzystywali rozmycie i tym samym zobaczymy, czy uda nam się uzyskać efekt trzonu, który został powleczony twardym materiałem. OK, obracamy. Możemy przyciągnąć korzystając z Shift i po prostu krzyżujemy nasze pociągnięcia. No, oczywiście nie wszystko będzie idealnie do siebie pasowało, aczkolwiek nie jest to pierwszoplanowy detal. OK. I z kolejnej strony. Tak więc na tym etapie nawet nie posługuję się narzędziem tablet, tylko wykorzystuję do tego myszkę. OK. I tam, gdzie trzeba, możemy wprowadzić ewentualną poprawkę. Następnie możemy skorzystać po prostu z możliwości wygładzenia tego obiektu. Tak więc do tego celu po prostu używamy skrótu Shift. Aczkolwiek tutaj trzeba będzie drastycznie obniżyć parametr intensywności. Powiedzmy do 4. I wygładzamy. Tak więc przytrzymujemy Shift i przeciągamy mniej więcej w taki sposób. Dobrze. I zwiększę ten parametr, powiedzmy, do 8. Zobaczę teraz. OK. I kolejny obiekt, którym teraz będziemy się zajmować, to głowica. Tak więc przejdę do sekcji Subtool. OK, wyłączę głowicę i właściwie aktywuję ją. Dobrze. Tak więc na samym początku wypada ją wygładzić, to znaczy podzielić geometrię, aczkolwiek bez
aktywnego modyfikatora wygładzanie i w tym przypadku wprowadzamy wartość, powiedzmy, 7. Wynika to z tego, że będziemy ręcznie wygładzali ostre krawędzie obiektu i w ten sposób uzyskujemy około 160 tysięcy poligonów. I przy mniejszym poziomie zagęszczenia moglibyśmy nie uzyskać zbyt dobrych rezultatów. Dobrze, tak więc przybliżamy obiekt, skupiamy się na nim i wybieramy standardowy pędzel i korzystamy z możliwości obniżenia średnicy, skrót Shift i lekko wygładzamy. Tak więc skorzystam z Ctrl Z, przytrzymam Shift i zwiększę intensywność narzędzia do, powiedzmy, 20. OK. I właściwie spokojnie mogę wprowadzić wartość, powiedzmy, około 35. Dobrze. I w ten sposób możemy wygładzić wszystkie krawędzie tego twardego obiektu. Tak więc całą tą operację już wykonam w samotności. Spotkamy się za chwilę, gdyż właściwie na tym etapie nie pokazuję nic nowego. Obiekt jest wygładzony i mniej więcej w taki sposób się teraz prezentuje. Tak więc dalsza praca to już znana technika wykorzystania narzędzia ClayTube. O troszeczkę większym poziomie intensywności i zwiększę również średnicę. Dobrze. I na sam koniec wykończymy obiekt narzędziem ClayTube, aczkolwiek wykorzystamy do tego obrys spray i odpowiednie alfa. I w ten sposób właściwie będziemy już dochodzili do końca naszego projektu. W kolejnym rozdziale zajmiemy się już wstęgą. Aczkolwiek praca z tym obiektem to będzie chwila. Po prostu będziemy starali się zasymulować powierzchnię pewnego materiału. OK. I wprowadźmy jeszcze detale tutaj. Tu i na samą górę. Dobrze, zmienię tymczasowo materiał. I możemy jeszcze troszeczkę poprawić obiekt, wprowadzając podłużne pociągnięcia. No, aczkolwiek ja już nie będę się tym zajmował, tylko od razu właściwie przejdę do dodania drobnego szumu. OK, spray, alfa. I dodajemy szum. OK, tak więc pozostaje nam jeszcze dodanie go tej okolicy i właściwie spotkamy się już w następnym rozdziale.